złożyło 25 członków młodzieżowej drużyny pożarniczej. Nasza młodzieżowa drużyna pożarnicza łącznie liczy 37 osób, ale mamy w niej już członków, którzy wcześniej składali takie ślubowanie. Teraz zrobiliśmy to na trochę większą skalę, bo przez tą pandemię w ostatnim czasie nie mogliśmy tego kontynuować. Także mamy teraz taką dużą uroczystość z młodzieżową drużyną pożarniczą. Bardzo się z tego cieszymy, bo to są dzieci, które bardzo chętnie przychodzą na zbiórki i aktywnie działają, co zresztą pokazał parę dni temu turniej wiedzy pożarniczej, gdzie dzieciaki stanęły na wysokości zadania i naprawdę pokazały, że potrafią, że jednak to, czego ich uczymy, to zostaje w pamięci i rozumieją te zasady bezpieczeństwa i przeciwpożarowe. Rzeczywiście ogromne wydarzenie w społeczności Mrzezina, Ochotniczej Straży Pożarnej. Byliśmy świadkami niecodziennego wydarzenia, że tak dużo młodych ludzi w wieku od 8 lat wzwyż szkoły podstawowej złożyło ślubowanie swoje pierwsze w życiu na druha Straży Ochotniczej Pożarnej. Widzimy, jak ogromnie to przeżywają, jaki to wywołuje stres. To świadczy o tym, że młodzi ludzie bardzo poważnie biorą dzisiejszy akt ślubowania i mam nadzieję, że w pełni sobie zdają sprawę z tego, co to oznacza w ich życiu, ale też poczucie tej ważności, rangi tego wydarzenia. Gratuluję zarządowi pani prezes, gratuluję rodzicom, no i oczywiście tym młodym strażakom, którzy dzisiaj złożyli ślubowanie. Służyć naszej ojczyźnie Rzeczpospolitej Polskiej ofiarną pracą w szeregach młodzieżowej drużyny pożarniczej, przyczyniać się do ochrony życia i mienia jej obywateli oraz ich dorobku kulturalnego i materialnego przed pożarami i innymi klęskami żywiołowymi. Ślubuję! Powiedz mi, jakie były przygotowania? Ciężko było się przygotować? No, żeśmy z miesiąc się przygotowywali i nawet teraz w tym tygodniu, co druga zbiórka, to właśnie żeśmy ćwiczyli na dzisiaj. Co robicie na zbiórkach? Zazwyczaj, jak jest zima albo jesień, to jesteśmy w środku i uczymy się na tematy, wiadomo. A jak jest ciepło, w lato albo we wiosnę, to wychodzimy na dwór i ćwiczymy takie, na przykład coś z wężami robimy, albo coś z wodą, albo różne inne rzeczy. To również zajęcia, o których pani wspomniała tuż przed chwilą, to również zajęcia, na których uczą się, ale mają niesamowity sprzęt, chociażby taki właśnie jak stanowisko kierowania, jedyne na terenie gminy Puck, chyba powiatu również. Tak, mamy takie stanowisko, gdzie mogą dzieci ćwiczyć naprawdę tą symulację, która jest w Państwowej Straży Pożarnej, że jest alarm, że jest wezwanie, że oni w tym momencie biegną do akcji, także to jest coś niesamowitego.